Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W programie jak my to widzimy, z daleka widać lepiej, ze studia telewizji Trwam w Chicago. Wita się z Państwem i pozdrawia ojciec Zbigniew Pieńko. Drodzy Państwo, dzisiaj naszym gościem jest pani Monika Jabłońska. Która jest autorką książki Wiatr z Nieba, Jan Paweł II, poeta, który został papieżem. Książka napisana w języku angielskim, szczególnie adresowana do młodego pokolenia Amerykanów i nie tylko. Witam serdecznie, Pani Moniko. Witam wszystkich, witam księdza, witam wszystkich obecnych przed telewizorami. Pani Moniko, może kilka słów o sobie, bo jest Pani osobą młodą i zarazem zafascynowaną Janem Pawłem. Jakie wspomnienia zostały? No bo przecież już 12 lat ojca świętego Jana Pawła II nie ma pośród nas, ponad 12 lat. Przede wszystkim jest to ogromny zaszczyt pisać o Janie Pawle II, zgłębić wszystkie informacje o Karolu Wojtyle. I przedstawić jego nie tylko od tej strony duchowej, ale także jako, od tej strony literackiej, jako y, jego poezję, dramaty, ale Karola Wojtyła jako aktora teatru rapsodycznego, Mieczysława Kotlarczeka, studenta literatury polskiej, czyli w taki troszeczkę nowatorski sposób pokazać dzisiaj Amerykanom to, czego jeszcze zapewne nie zgłębili. Jest to pewne nowum. I cieszę się, że to nowum zaczynają odkrywać na krótko przed 40-leciem potyfikatu Jana Pawła II. Ale z tego co wiem, to ta myśl, aby właśnie tym tematem się zająć, zrodziła się już ładnych kilka lat temu. Tak, to prawda. Pierwszy raz, kiedy byłam jeszcze studentką prawa i literatury polskiej. Wtedy przyszła myśl, żeby zgłębić poezję i dramaty Karola Wojtyły i uczynić je przedmiotem mojej pracy magisterskiej. Na pewnym etapie swojego życia, właśnie jako studentka wyjechałam do Rzymu i tam zaczęłam prowadzić badania na temat recepcji literackiej twórczości Karola Wojtyły we Włoszech. Wszystkie materiały miałam w języku włoskim, wtedy jeszcze mój włoski nie był taki zaawansowany, więc to było dla mnie trudno zgłębić te wszystkie informacje. Ale dla chcącego nic trudnego, badania potrwały 3 lata. Myślę, że zebrałam kilka naprawdę bardzo dobrych źródeł. Niektóre są tutaj obecne w książce, niektóre będą obecne w drugiej mojej książce, która właśnie jest w procesie przygotowywania także na temat Karola Wojtyły, ale już od takiej innej strony. I, um, Dzisiaj y, przekazuję, oddaję na ręce Amerykanów, y, ludzi młodego pokolenia i nie tylko, książkę Wind from Heaven, John Paul II, The Poet Who Became Pope. A wcześniej książka ukazała się już w Brazylii, y, w Kolumbii, w Polsce. No i myślę, że też coś przygotujemy specjalnego w Polsce na przyszły rok, ale. Zdradzimy szczegóły chwilę później. Oczywiście, że tak. No, wziąwszy pod uwagę, że Ojciec Święty przecież za swojego pontyfikatu odbył ponad 100 pielgrzymek po całym świecie, no więc nie ulega wątpliwości, że jest bardzo znanym Polakiem, no i jako papież powiedzmy, no jak... Chyba żaden inny papież, szczególnie dla tego pokolenia, które żyje współcześnie. I dlatego chyba to też decyduje o tym, że jest duże zainteresowanie właśnie pozycją, która jest napisana nie tylko w języku polskim, bo no, ten język nie wszyscy znają dużo Polaków rozsianych po świecie ale właśnie w języku angielskim. To prawda. Kiedyś usłyszałam, jak tylko przyjechałam do Stanów Zjednoczonych, Stwierdzenie, że jeżeli coś się pokazuje, publikuje, mówi w Stanach Zjednoczonych, to wtedy to słychać na cały świat. Bo jednak ta siła przekazu ze Stanów Zjednoczonych jest o wiele większa, i cieszę się, że pomimo wielu trudności ze znalezieniem i wydawcy, i opublikowaniem tej książki, ukazała się ona tutaj na rynku w Stanach Zjednoczonych. Chociaż to nie jest tak naprawdę do końca książka. Typowo polska, bo o to też mnie pytano. Jest to książka, która zawiera smaki i zapachy różnych kultur, myśli, yy, moich spotkań z ludźmi z całego świata. I właśnie jak tutaj ksiądz słusznie wspomniał, yy, ta książka, Brazylijczycy uwielbiają Jana Pawła II, więc także jest część dedykowana Brazylii, żeby pokazać ten wielki entuzjazm, tą miłość do Jana Pawła II, a także ogromną tęsknotę. Jest także część dedykowana Polsce. Żeby przybliżyć Amerykanom i ludziom z całego świata Polskę jako kraj, polską historię, kulturę, literaturę, bo żeby zrozumieć Jana Pawła II trzeba sięgnąć do korzeni, czyli trzeba odnieść się do Polski, do naszego kraju, do naszej polskości, bo tylko wtedy nabierze znaczenia wszystko to, o czym mówił i pisał Jan Paweł II, a kiedy nawet nie mówił, to wyrażał poprzez gesty. Więc... Yy, i jest to książka, która nie tylko zawiera piękny ładunek i emocjonalny, i homilii Jana Pawła II, i jego gestów, i jego słów, i jego e, przekazów, nauki, ale także jest to nazwałam tą książkę troszeczkę książką z misją, bo e, dzięki tej książce będziemy mogli dożywiać dzieci polskiej i amerykańskiej w Stanach Zjednoczonych. E, taka jest e, moja wola. I myślę, że tutaj Jan Paweł II bardzo by się cieszył, wiedząc, że właśnie część pieniędzy z zakupu tej książki przekazujemy właśnie w takim szczytnym celu. Zbliżają się święta, więc myślę, że jest to bardzo dobry moment, żeby podzielić się z innymi. No właśnie. A z tego, co już wiem, odbyły się różne spotkania mające na celu promocję, czy może inaczej, informacje o takiej książce, o tej konkretnie książce. Może troszkę na ten temat. Gdzie właśnie to miało miejsce i z jakim odzewem? Tak, to prawda. Zaczęła się promocja książki najpierw w kongresie amerykańskim. Bardzo się cieszę, że mogłam powiedzieć o niej podczas konferencji na temat właśnie Jana Pawła II i literatury, poezji i dramatów. To było na tydzień, zanim się książka jeszcze ukazała. Później były przepiękne spotkania zorganizowane przez konsulat i pana konsula Macieja Glubiewskiego w Nowym Jorku, ale także były bardzo ciekawe spotkania w Institute of World Politics i przygotowane przez Kościuszko Czer w Waszyngtonie. A także w Kalifornii. Właśnie wróciłam kilka dni temu z Kalifornii i przyszły rok zapowiada się bardzo ciekawie, nie tylko z okazji tutaj stulecia niepodległości Polski, ale również z okazji 40-lecia pontyfikatu Jana Pawła II. To będzie Denver, Chicago, Teksas, ponownie Kalifornia, znowu Waszyngton, Nowy Jork. Także praktycznie cały rok podróże, podróże, podróże. I w październiku planujemy przygotować. Ja jestem jedną ze współorganizatorów konferencji w Amerykańskim Kongresie, aby powiedzieć właśnie już z takiego bardzo wysokiego szczytu o Janie Pawle II, o jego relacjach z prezydentem Ronaldem Reaganem, o tym, w jaki sposób ważny sposób przyczynili się do upadku komunizmu i nie tylko jest to konferencja, w której udział będą brali. Przedstawiciele, podejrzewam, także różnych krajów świata. Bardzo mamy ciekawych gości, zaproszonych także z całego świata. Będzie to bardzo ciekawy temat i moment do rozważań na temat Polski, Polskości i Karola Wojtyły. Z tego co wiem, to również globalna telewizja tutaj w Ameryce Katolicka, Matki Angeliki, również ma jakiś udział w promocji i w przekazywaniu tych informacji na temat tej książki. Tak, to prawda. Już miałam kilka bardzo ciekawych rozmów z radiem IWTN. Ale to jeszcze nie koniec, bo dopiero zaczynamy. Więc za chwilę już niebawem pokażę się również w programie telewizyjnym Raimondo Arroyo. Które dociera do 250 milionów, i to będzie też świetna okazja, żeby powiedzieć właśnie o naszym rodaku, Janie Pawle II, o Polsce, o tym, co w nas y, najpiękniejsze. A czy docierają do Pani recenzje opinie tych, którzy już powiedzmy przeczytali tę książkę, na co szczególnie uwagę zwracają, co jakoś im utkwi utkwiło w pamięci? Y Przede wszystkim to, że Jan Paweł II jest ogromne zaskoczenie, nawet wśród Polaków, młodego pokolenia, że Jan Paweł II pisał poezję i dramaty. To w ogóle książka została przepięknie przyjęta i e, bardzo ciepło, e, i, i się z tego bardzo cieszę, bo taką właśnie ma misję żeby e, nie pouczała, ale żeby każdy, kto szuka czegoś od życia, e, szuka tego jednego słowa od Karola Wojtyły, właśnie w tej książce znalazł. I tak jak powiedziałam, ukazały się naprawdę bardzo fajne, ciekawe, mądre recenzje w mediach amerykańskich. Ale książka dopiero ukazała się miesiąc temu, więc trzeba jeszcze dać troszeczkę czasu. Ukazują się kolejne, bardzo fajne, ciepłe w kontekście Polski, gdzie Polska jest postrzegana naprawdę bardzo dobrze, bardzo optymistycznie. I też bardzo duże zaskoczenie, że Jan Paweł II był aktorem teatru rapsodycznego. A przy okazji też czytelnicy dowiadują się o literaturze romantycznej, czyli naraz znaczenia nabiera odniesienie do Mickiewicza czy do Cypriana Kamila Norwida. Zaczynają łączyć fakty i pytają już, czy będzie druga część. Więc na razie słyszę pozytywne opinie i bardzo się cieszę z tego powodu. No tak, Wziąwszy pod uwagę to, iż historia Stanów Zjednoczonych, powiem brzydko, nijak się ma do historii Polski, do ponad 1050-letniej chrześcijańskiej spuścizny, no ale jest to okazja chyba, żeby te właśnie piękne rzeczy, może czasem niedoceniane, niedostrzegane, właśnie i w ten sposób przekazać Amerykanom. Tak, jak najbardziej. Jest to także zgłębienie wiedzy o czasach komunizmu, o czasach II wojny światowej. I teraz, kiedy Amerykanie zaczynają zgłębiać Karola Wojtyłę, świętego Jana Pawła II i zaczynają sięgać do historii, dla nich jest to niewyobrażalne, jak człowiek młody, który stracił mamę w tak wczesnym wieku, właśnie w momencie, kiedy tej mamy się najbardziej potrzebuje, kiedy tej miłości przytulenia się najbardziej potrzebuje, został tylko z ojcem. I później sobie tak naprawdę dobrze radził, pomimo że um, potem ociekało jego ciało, bo pracował w kamieniołomach. Tak naprawdę przechodził przez życie sam. Nie miał tych najbliższych osób, które wspierają, które pomagają, które mówią pójdź tam, a nie pójdź tam, prawda? Był y, dla siebie y, sterem, okrętem i żeglarzem. I tak naprawdę wyniósł nasz kraj, naszą polską literaturę, kulturę na stolicę Piotrową. Czyli Amerykanie zgłębiają. Także ból, cierpienie człowieka, które nie tylko mogli zobaczyć już w tych ostatnich latach życia Jana Pawła II, ale powracając także do historii, do jego przeszłości, widzą jakiego znaczenia nabiera jego całe życie, i w tym świetle też interpretują i czytają poezję i dramaty Karla Wojtyły. Czy można powiedzieć, że jest to też swoistego rodzaju odkłamywanie historii Polski ze względu na to, że przecież najpiękniejsze lata młodości świętego Jana Pawła II Karola Wojtyły przypadały na czas niemieckiej okupacji, która miała miejsce w Polsce, w Krakowie, tam przecież swoją młodość spędzał. Tak, to prawda. Jest to też pięknie o tym traktuje dramat przed sklepem jubilera właśnie o czasach, kiedy o czasach wojny. O Krakowie, o czasach młodości yy, i który nie tylko traktuje o wartościach, przede wszystkim o wartościach, ale o tym, co w nas najgłębsze, czyli w jakimś stopniu jest odkłamywanie, a także pokazywanie prawdy, zwłaszcza tym młodym ludziom, którzy nie byli uczestnikami tamtego momentu, którzy nie byli częścią tamtej historii, zwłaszcza ludzi mojego pokolenia, którzy już byli albo byli mali i oni mi właśnie dziękują, bo my dzisiaj żyjemy w, we wspaniałych czasach. Wszystko jest dostępne, żyjemy w wolnym kraju, e, możemy się przemieszczać, ale tak kiedyś nie było. I właśnie przez to, że ludzie zgłębiają naszą historię, e, przez to mają też szacunek do nas, do Polaków, do naszej przeszłości i do Jana Pawła II. Odczytują e, Karola Wojtyłę chyba troszeczkę, przez inny pryzmat niż, niż wcześniejszy. Ta krytyka, bo oczywiście też Jan Paweł II był krytykowany, już brzmi troszeczkę inaczej. I ludzie, słowa, znaczenia, gesty Jana Pawła II dzisiaj nabierają innego znaczenia. Dzisiaj ludzie potrzebują słów Karola Wojtyły. Zdarzył się taki moment w historii tego świata, że ludzie tęsknią do Jana Pawła II do jego nauk, do jego homilii, do, do jego słów. Z tym się spotykam, podróżując z książką. Bardzo brakuje ludziom Jana Pawła II, właśnie tej jego polskości, tej spontaniczności, tego ciepłego uśmiechu, tego ciepłego słowa, tego wyjścia do młodych o północy i wspólnych śpiewów, tej barki pobrzmiewającej w Krakowie, tego totus to, 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 to tuus. Czyli można powiedzieć, że następuje taka druga fascynacja świętym Janem Pawłem II, powrót do jego nauczania, bo kiedy był pośród nas, kiedy pielgrzymował, no przyjmowaliśmy to słowo, ale może tak też nie do końca świadomie, a dzisiaj widzimy, jak to były prorocze słowa. I no cieszyć tylko to, że właśnie młodzi ludzie chcą tutaj szukać dla siebie pewno też kierunków w jakich postępować, jak żyć, żeby sens życia znaleźć. Tak, jak najbardziej. Wydaje mi się, że Światowe Dni Młodzieży, które zapoczątkował Jan Paweł II, są świetną okazją dla młodych do, do wspomnień o Janie Pawle II, do medytacji, do powrotu właśnie do jego korzeni, ale także takim momentem zastanowienia się nad życiem, nad Jego słowami, nad Jego gestami i tak naprawdę odpowiedzeniem sobie na pytanie, do czego dążymy, gdzie zmierzamy, co chcemy w życiu osiągnąć, co jest dla nas ważne. Jan Paweł II właśnie przychodzi ze wskazówkami, z pomocą. Jednocześnie dodaje otuchy i ten wind from heaven powiewa codziennie, tylko do każdego przychodzi w innym momencie życia, i na każdego tak opada, niczym mgiełka, tak naprawdę służąc tylko ku dobremu, przynosi wiele dobra. I niech tak też będzie, właśnie. Bardzo się cieszę, że jeżeli nie był odkryty wcześniej, to że jest odkrywany teraz i że ta potrzeba w ludziach rośnie. Może właśnie chociażby z tego powodu, że dzisiaj świat stoi na rozdrożach, że ludzie pytają o pokój, a wcześniej Jan Paweł II. Z takim ciepłem wujka czy ojca, potrafił zjednać sobie na jednym spotkaniu przedstawicieli różnych religii, różnych ugrupowań politycznych. I to było możliwe do osiągnięcia. Dzisiaj świat zmierza w takim troszeczkę niepewnym kierunku, i wydaje mi się, że ludzie po prostu się boją, są przerażeni. A Jan Paweł II był taką kotwicą. Był tym kimś, który pocieszał, przytulał. I przy nim czuliśmy się bezpiecznie. Czy można powiedzieć, że to zainteresowanie osobą i nauczaniem świętego Jana Pawła II powodowane jest też tym, że w coraz liczniejszych kościołach pojawiają się relikwie? Świętego Jana Pawła II, a więc jest on obecny nie tylko duchowo, ale przez cząstkę swego ciała, można powiedzieć, fizycznie też w kościołach. No a to też mobilizuje do tego, żeby coś więcej jeszcze o nim się dowiedzieć, zgłębić jego nauczanie. Tak, jak najbardziej. Każda forma przekazu, dotyku, relikwii jest doskonałą szansą do wspomnień o Janie Pawle II, ale. Też taką, taką formą dobrej energii, którą Jan Paweł II zawsze wprowadzał nawet w cierpieniu i dodawał nam otuchy, której tak naprawdę bardzo potrzebowaliśmy, przytulał do serca tych, którzy byli zagubieni i pomagał nam. Więc e, cieszymy się, że dzisiaj mamy relikwie, że dzisiaj mamy konferencje, e, że mamy Światowe dni młodzieży, że mamy te wszystkie małe, a jednak duże elementy i świadectwa, które e, Pozwalają nam się przytulić ponownie do Jana Pawła II i poczuć jego obecność. Pani Moniko, wspomniała Pani o już tej drugiej pozycji, która jest niejako w przygotowaniu i o relacjach świętego Jana Pawła II z prezydentem Stanów Zjednoczonych Ronaldem Reaganem, ale czy również i w tej książce jest zauważony ten moment, że przecież gdyby nie Jan Paweł II, nie jego szerokie spojrzenie na całą sytuację w świecie, a szczególnie znajomość komunizmu, to nie upadłby mur berliński, to nie byłoby tak zwanej transformacji w Polsce, bo nieraz słyszymy wypowiedzi różnych osób, którzy w całości przypisują sobie ten właśnie sukces. Ja myślę, że, i tutaj powiem bardzo kolokwialnie, nie bez powodu Pan Bóg powołał na stolicę Piotrową naszego rodaka, Karola Wojtyłę, który pochodził z... Kraju dotkniętego komuną, gdzie, wszystko, gdzie wartości religijne, ta próba odwrócenia ludzi od Boga była bardzo silna, a jednak, i książka właśnie wspomina o tych relacjach, wspomina o pierwszej podróży Jana Pawła II, żeby czytelnicy zbliżyli się do tych momentów, żeby poczuli tą wielką rozpacz. Potrzebę przybliżenia się Polaków do Boga i jaką rolę Jan Paweł II odegrał nie tylko w historii Polski, ale także w historii świata. Stąd też jeden z pierwszych rozdziałów traktuje o relacjach z prezydentem Ronaldem Reaganem, bo każdy z nich pomagał w upadku komunizmu, każdy w inny sposób. Jeden od strony duchowej, drugi od strony bardziej bądź mniej politycznej. Ale proszę pamiętać, że w pewnym momencie życia spotkało się dwóch aktorów. Bo oprócz tego, że jeden był liderem, na, prezydentem Stanów Zjednoczonych, a drugi był, stał na czele Kościoła Katolickiego, to nie zapominajmy, że obydwaj byli aktorami, połączeni z teatrem. I każdy z nich doceniał siłę słowa, siłę przekazu. I ta właśnie siła przekazu. To rozumienie znaczenia i wartości słowa było tak istotne i pomogło im dokonać tak wielkich rzeczy i wpisać się w historię świata. Dzięki temu żyjemy w wolnym kraju, w wolnym świecie, między innymi właśnie dzięki nim. I tak książka o tym wzmiankuje. Podzieliłam się kilkoma także refleksjami pochodzącymi z moich rozmów z synem prezydenta Regana, Michaelem Reganem. Odbyliśmy kilka bardzo interesujących rozmów, bo on czasami był uczestnikiem, kiedy jego ojciec wspominał o swoich spotkaniach, o swoich rozmowach z Janem Pawłem II. Więc on ma bardzo ciepły stosunek do Polski i więcej będę na pewno mówiła na ten temat w drugiej części mojej książki, książki, która, mam nadzieję, ukaże się w przyszłym roku. Mówimy o tej książce, że. No napisana w języku angielskim, skierowana do Amerykanów. Oglądają nas Polacy, ale myślę, że nie trzeba zachęcać, przypominać, wskazywać, że jest to doskonała okazja, aby czy taki prezent zrobić, albo chociaż powiedzieć, że jest taka pozycja swoim przyjaciołom, znajomym, sąsiadom, bo przecież żyjąc tutaj w Ameryce czy gdziekolwiek za granicą, dużo Polaków przecież jest też w Anglii. No, może nie wiedzą właśnie na ten temat, nie mają dostępu do pozycji, może inaczej, dostęp mają, ale jakie... Te pozycje są jak one ukazują się tego Jana Pawła II, bo nieraz często są to jakieś takie, można powiedzieć, popularno-naukowe, ale z taką odrobiną, czy, czy większą, mniejszą, ale jakiejś sensacji, żeby coś zachęcić i, i powiedzmy sprzedać książkę. A tu chodzi o, o coś więcej, a więc ten apel, nie? Tak, żeby właśnie powiedzieć o tej pozycji swoim przyjaciołom, którzy tylko językiem angielskim się posługują. Tak, to prawda. Ja myślę, że zawsze w swoim bliższym bądź dalszym otoczeniu mamy przyjaciół, rodzinę, dla których taka książka będzie bardzo cenna, bo nie tylko pozwoli zrozumieć nas, Polaków, nasz kraj, naszego rodaka, ale także jest właśnie bardzo pomocna, bo dzięki temu ktoś pomaga nam właśnie, tak jak wcześniej wspomniałam, dożywić dzieci i polskie i amerykańskie tutaj w Stanach Zjednoczonych, ale też taką jest świetną, Kopalnią wiedzy na temat Jana Pawła II na 40 jego pontyfikatu, czyli wnosi taki troszeczkę nowy aspekt, unikatowy, o którym zapewne inne książki nie traktowały tak dogłębnie. Mówię tutaj o poezjach i dramatach, bo książek o Janie Pawle II jest naprawdę dużo, zwłaszcza w Polsce, ale mogę powiedzieć, że samo osobiście wiele ich przejrzałam, ale te książki nie traktują o takich elementach, nie zawierają, nie są tak międzynarodowe w swojej polskości jak ta książka, którą tak jak wcześniej wspomniałam, pisałam w różnych krajach świata, więc tak, jest ona doskonałym prezentem dla tych, którzy już znaleźli Jana Pawła II w sercu i dla tych, którzy go poszukują. Druga rzecz, no, wiemy, że Jan Paweł II często mówił do ludzi młodych, że Wy jesteście nadzieją dla Kościoła i świata. Mam tu na myśli właśnie młodych Polaków, ale urodzonych w Stanach Zjednoczonych, którzy mówią dwoma językami, ale mimo wszystko pierwszym językiem jest język angielski. I tak mi się wydaje, że te pozycje napisane w języku polskim, jeśli taki młody człowiek czyta, może nie do końca rozumieć albo czuć tego ducha tej książki, no bo mimo wszystko, to jest tak jak my nauczymy się innego języka i w tym języku czytamy, czy poezję, my jej po prostu nie czujemy, ale tak jak Polacy czują pana Tadeusza, tak samo i chyba młodzi ludzie, którzy tutaj się urodzili, pierwszym językiem jest język angielski, a są Polakami, też jest to doskonała pozycja dla nich i chyba też może od tego powinni zacząć studiować Jana Pawła. Jak najbardziej. Na pewno i poezji, i dramaty są bardzo trudne w oryginale, w języku polskim, też dla nas, dla Polaków, bo to nie jest literatura łatwa. Więc tutaj, w tej części angielskiej książki, staraliśmy się wypośrodkować i przetłumaczyć, dostarczyć czytelnikom jak najlepsze, najwierniejsze tłumaczenie. Dlatego poezję tłumaczyliśmy sami. Mówię tłumaczyliśmy, bo była to grupa osób, także profesorów, gdzie pochylaliśmy się naprawdę nad każdym słowem. Z dramatów już żeśmy się posiłkowali bardzo dobrymi opracowaniami obecnymi na, na tutejszym rynku. Ale bardzo dużo pracy wykonaliśmy, żeby jednak czy to Polacy amerykańskiego pochodzenia, czy Amerykanie polskiego dostali jak najlepszą, tutaj najbardziej wartościową książkę. A dla tych, którzy nawet. Nie będą czytali po angielsku. Za chwilę będzie doskonała okazja, żeby przeczytać także wersję w języku polskim, bo mogę tutaj już zdradzić mały szczegół: że w przyszłym roku pojawi się książka w języku polskim. Pierwszy raz pojawiła się w małym nakładzie, teraz pojawi się zupełnie nowe oblicze pod innym tytułem. Także proszę obserwować, myślę, że już niebawem, także w języku polskim. Tak, a my również o tym będziemy informować, czy to właśnie w telewizji Trwam, czy w Radiu Maryja. A mi ze swojej strony tylko wypada bardzo serdecznie podziękować za wizytę w studio, za przedstawienie właśnie tego tematu. No i oczywiście zaprosić w kwietniu, kiedy będzie prezentacja książki tutaj właśnie w Chicago, w Muzeum Polskim i pewno może też konsulat się w to zaangażuje, zaprosić, aby coś jeszcze więcej powiedzieć. Z wielką przyjemnością. Bardzo dziękuję za zaproszenie i. Za ten moment powiedzenia właśnie o Janie Pawle II, świętym Janie Pawle II. Półzafajcie. Drodzy Państwo, dziś w studiu telewizji Trwam w Chicago gościliśmy panią Monikę Jabłońską, autorkę książki Wind from Heaven, John Paul II, the poet who became pope, czyli Wiatr z nieba, Jan Paweł II, poeta, który stał się papieżem. Bardzo dziękuję za wizytę i zapraszam ponownie. A Państwu życzę wszystkiego, co najpiękniejsze i najlepsze. Szczęść Boże. Szczęść Boże.